Witam Państwa, nazywam się Mateusz Amroziński, pracuję w firmie Fanuc Polska i dzisiaj opowiem Państwu o robotach przemysłowych. Fanuc jest dostawcą najnowszych technologii w zakresie robotów przemysłowych, robomaszyn oraz sterowań numerycznych. Oferuje również wsparcie w odpowiednim korzystaniu z tych technologii. Fanuc to firma japońska, która jest światowym liderem w robotyzacji i automatyzacji przemysłowej. W tej chwili liczba zainstalowanych robotów przemysłowych Fanuca na świecie przekroczyła 400 tysięcy, co zostało uznane za światowy rekord. Celem serii filmów, której pierwszy odcinek właśnie Państwo oglądają, jest podniesienie poziomu świadomości na temat robotów przemysłowych. Będziemy mówić o tym, jak zbudowany jest robot przemysłowy, co można z nim zrobić, w jakich aplikacjach można go wykorzystać, do jakich zadań można go zastosować. Postaram się pokazać Państwu realne przykłady wdrożeń naszych robotów i wymierne i realne korzyści, jakie z tego faktu płyną. Hasło robot wciąż jeszcze dzisiaj kojarzy się w większości z nas z filmami science fiction. U niektórych ludzi wzbudzają strach, u innych wzbudzają podziw i kojarzone są ze skomplikowanymi badaniami naukowymi, z programami kosmicznymi lub ewentualnie z wyposażeniem zbrojeniowym. Ja mam nadzieję, że Państwo przekonają się, że ten pogląd jest nie do końca zgodny z rzeczywistością, a przede wszystkim już dawno nieaktualny. Co więcej, poprawa świadomości ludzi na temat robotów będzie mogła wpływać tylko na korzyść rozwoju polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie polskiej gospodarki. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że roboty zostały stworzone przez człowieka po to, żeby pomagać mu w pracy. Nie należy więc utożsamiać robotów z nieznaną i obcą siłą, nie należy się ich bać. Należy pamiętać, że one mają ułatwić życie człowiekowi. Znajdujemy się teraz przy stanowisku szkoleniowym w centrum Fanuc Polska we Wrocławiu. Tutaj odbywają się szkolenia dla naszych klientów końcowych, czyli de facto użytkowników robotów oraz dla producentów stanowisk zrobotyzowanych, czyli dla firm, które te roboty dla użytkowników instalują, które je programują i oddają do finalnego użytkowania przez klienta. Zarówno jedna grupa, jak i druga grupa ma bardzo silne wsparcie, jakie im zapewniamy, aby mogli w jak najbardziej efektywny i optymalny sposób stosować nasze roboty. Przyjrzyjmy się teraz bliżej robotowi przemysłowemu, jak jest zbudowany, z jakich elementów się składa, jak funkcjonuje. Jeżeli mówimy o robocie przemysłowym, to tak naprawdę mamy na myśli instalację zrobotyzowaną, w skład której wchodzi jednostka mechaniczna, czyli właśnie robot, kontroler oraz panel programisty nazywany u nas Teach Pendantem czy też iPendantem w obecnej generacji kontrolerów. Tak wygląda przykładowy robot przemysłowy. Jest to model Fanuc M10iA przez 12. Robot ten odznacza się 12-kilogramowym udźwigiem i zasięgiem na poziomie 1420 mm. Zasięg, czyli jak daleko de facto robot może pracować, udźwig, czyli jaki maksymalnie ciężar jest w stanie przenieść. Są to dwa z kilku kluczowych i najbardziej podstawowych parametrów, jakimi określamy roboty przemysłowe. Budowa robota to napędy, w tym przypadku serwonapędy, czyli to jest taki najbardziej klasyczny układ robota szeregowego, sześcioosiowego. To, co znajduje się na ostatniej osi, w tym przypadku na szóstej osi robota, to jest jego narzędzie. To w jednostce mechanicznej jest również jedna z najważniejszych rzeczy. De facto narzędzie zamontowane właśnie w tym miejscu będzie bezpośrednio zależało od tego, co chcemy tym robotem zrobić. Jeżeli mówimy o aplikacji, w której robot ma realizować spawanie, będzie tutaj zainstalowany uchwyt spawalniczy. Jeżeli mówimy o aplikacji, gdzie robot ma realizować pakowanie, paletyzację czy sortowanie, to zapewne znajdzie się tutaj zamontowany chwytak lub przystawka, która pozwoli zrealizować operację pobierania detalu i odkładania w dedykowane miejsce.
praktyce oznacza to, że wymieniając to narzędzie w sposób manualny lub w sposób automatyczny, czyli to robot sam sobie wymieni narzędzie, które będzie mu potrzebne, można sprawić, że dana jednostka mechaniczna może w jednej chwili realizować jedną operację, a w innym momencie robić już coś zupełnie innego. Wystarczy wtedy dynamicznie wybrać odpowiedni program robota, wybrać odpowiednie narzędzie i robot zupełnie elastycznie przystosowuje się do kolejnych potrzeb naszej produkcji. Bez konieczności wymiany oczywiście całej jednostki mechanicznej i struktury. To jest właśnie jedna z podstawowych i kluczowych kwestii, jeżeli chodzi o elastyczne wykorzystanie robotów przemysłowych. Oprócz wspomnianego wcześniej udźwigu i zasięgu robota, mamy jeszcze takie parametry jak powtarzalność, prędkość pracy robota, jego maksymalna wydajność, warunki pracy, w jakich on może pracować, budowę przystosowaną do konkretnych zastosowań, do konkretnych aplikacji. Pamiętać należy jeszcze o tym, że sam robot to jest jedynie element całego zrobotyzowanego stanowiska. Ja bym porównał to do silnika samochodu. Jeżeli potrzebujemy samochodu szybszego czy o większej mocy, to oczywiście dobierzemy większy silnik z lepszym momentem obrotowym. I tak samo jest z robotem. Jeżeli potrzebujemy robota o bardzo wysokiej wydajności, dobieramy robota lekkiego, szybkiego, być może wystarczy robot o mniejszym udźwigu. Natomiast do innych aplikacji, gdzie czas, jakim dysponujemy na zrealizowanie danej operacji, jest relatywnie długi, wtedy być może wystarczy dobrać robota o mniejszej prędkości, ale zyskać na maksymalnym dopuszczalnym przenoszonym ładunku przez robota. Ten robot jest sześcioosiowy, ma 6 stopni swobody, ale również nie zawsze musi to być potrzebne. Fanuc w swojej ofercie ma również roboty 3, 4, 5 i 6-osiowe. To takie najpopularniejsze serie, dlatego że podobnie jak nie zawsze potrzebny jest robot, który pracuje bardzo szybko i bardzo wydajnie, tak samo nie zawsze potrzebny jest robot 6-osiowy. Do niektórych zadań, jeżeli mamy zrealizować proste przenoszenie czy sortowanie detali, przenieść je z punktu A do punktu B, ale właśnie relatywnie szybko i bardzo wydajnie, to wtedy być może wystarczy robot 3-osiowy lub 4-osiowy. Fanuc od kilkudziesięciu lat produkując roboty ma doświadczenie w wytwarzaniu zarówno robotów szeregowych o różnych stopniach swobody i o różnych parametrach technicznych. Jesteśmy w stanie dostarczyć roboty o zasięgu już od 280 mm do ponad 4,5 metra. Produkujemy roboty, które mogą przenosić od 0,5 kg do 2300 kg, co jest światowym rekordem. Jest to najsilniejszy robot przemysłowy pracujący na świecie. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest samo przystosowanie budowy robota do pracy w różnych warunkach. Robot musi mieć przede wszystkim zapewnioną odpowiednią ochronę, odpowiednie IP, to znaczy stopień ochrony przed zanieczyszczeniem, przed zapyleniem, przed wodą. Przykładem tutaj bardzo dobrym jest przemysł spożywczy, do którego nie możemy dopuścić jednostki, która będzie stwarzała ryzyko zabrudzenia żywności, zanieczyszczenia jej. Taka jednostka musi być wyposażona w odpowiedni olej czy smar dopuszczony do pracy z żywnością. Innym przykładem jest myjnia, w którym czynnikiem szkodliwym dla robota w tym przypadku jest woda lub środek chemiczny, który może spowodować uszkodzenie robota. Do takich zadań przeznaczamy roboty z naszej serii, które są dodatkowo zabezpieczone, chronione i mamy pewność, że przewody, serwonapędy i wszystkie wrażliwe elementy nie ulegną uszkodzeniu. Fanuc, produkując roboty przemysłowe od kilkudziesięciu lat, ma doświadczenie i niezbędną wiedzę oraz pozycję na rynku do tego, żeby stwierdzić, że jest światowym liderem w produkcji tychże robotów. Przykładem tutaj może być robot z naszej serii R2000, który produkowany jest od kilkudziesięciu lat, ma sprawdzoną pozycję, marka i niezawodność na świecie. Innym przykładem jest dużo mniejszy robot szeregowy z serii LR-Mate 200ID, 7-kilowy robot szeregowy. Tutaj warto zaznaczyć, że w momencie rozpoczynania produkcji tego robota wiele osób dziwiło się, gdzie miałby znaleźć zastosowanie. Dzisiaj myślę, że można śmiało powiedzieć, że wiele firm konkurencyjnych tak naprawdę poszło naszą drogą, czyli Fanuc tak naprawdę otworzył drzwi do rozpoczęcia tego rozdziału w produkcji mniejszych szeregowych robotów o mniejszym udźwigu.
Mówiąc o robotach przemysłowych Fanuka, nie można tutaj nie wspomnieć jeszcze o bardzo ważnej kwestii. Wszystkie te podzespoły produkowane są w 100% od początku do końca w samym sercu Fanuka w Japonii, na liniach montażowych Fanuka, na których de facto pracują roboty przemysłowe Fanuk. Czyli można powiedzieć, że to roboty produkują kolejne roboty. Jest to jedno z najbardziej zrobotyzowanych miejsc w Japonii. Dzięki takiemu podejściu, dzięki takiej filozofii jesteśmy w 100% pewni komponentów, z których składają się nasze roboty. Jesteśmy pewni ich niezawodności, solidności ich pracy. Nie jest to w żaden sposób sprzęt zewnętrzny pochodzący od zewnętrznych dostawców, tylko wyłącznie nasza produkcja. Aby poruszać robotem, aby kontrolować jego ruchy, również aby zapisywać nowe programy czy wydawać mu nowe komendy ruchu, do tego służy nam iPendant. Jest to panel służący do właśnie operowania robotem i programowania. W przypadku naszego iPendanta składa się z ekranu dotykowego, na którym możemy zadawać i wybierać nowe funkcje. Składa się oczywiście z klawiatury, z szeregu klawiszy numerycznych, klawiszy poruszania robotem, klawiszy zatwierdzania, wybierania operacji, klawisza menu i kilku innych klawiszy funkcyjnych. To jest podstawowy zestaw klawiszy służących do tego, żeby móc sprawnie przeprowadzić wszystkie operacje programistyczne i nadzorujące ruch robota. Trzeba tutaj pamiętać, że z takim urządzeniem spędza się z reguły sporo czasu przy robocie, więc musi być na pewno wygodny, musi być lekki i tak zbudowany, aby można było sprawnie na nim tworzyć nowe instrukcje programowania. Mamy tutaj oczywiście przycisk zatrzymania awaryjnego, z którego należy skorzystać, jeżeli takie zatrzymanie robota musiałoby nastąpić z jakiegoś powodu. Mamy również w tylnej części iPendanta przyciski nazywane deadmanami, które są de facto informacją dla systemu, czy ja jako operator świadomie trzymam iPendanta i wciskam je w sposób kontrolowany, czy na przykład poraził mnie prąd, dlatego że jeżeli one zostaną wciśnięte zbyt mocno, to również system zostanie zatrzymany awaryjnie. Jest to zabezpieczenie przeciwporażeniowe dla operatora. Aby poruszyć robotem za pomocą iPendanta, czyli za pomocą tego panelu programisty, to co muszę zrobić, to wybrać odpowiednią sekwencję klawiszy, zaczynając od właśnie wspomnianego wcześniej deadmana, resetując aktywne alarmy na robocie i wybierając odpowiedni klawisz odpowiadający osi, którą chciałbym poruszyć. To jest taki najbardziej podstawowy sposób poruszania robotem. I wygląda to w ten sposób, że jeżeli wybiorę sobie oś pierwszą robota, czyli tą oś blisko przy podstawie robota, chciałbym zaprezentować jej ruch, to wyglądałoby to mniej więcej w taki sposób. Oś pierwsza poruszana w lewą stronę, poruszana w prawą stronę. Analogicznie wygląda ruch, jeżeli chodzi o każdą kolejną oś robota. To znaczy, ponownie wybierając odpowiednie klawisze, mogę poruszać na przykład osią drugą, tak jak to teraz można zaobserwować. I po kolei, oś trzecia, praca osi trzeciej wygląda w ten sposób. Tutaj mamy oś czwartą. Każda po kolei może być poruszana niezależnie, osobno. To jest jeden z trybów ręcznego poruszania robotem. Znajdujemy się teraz przy jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym, bo mówimy tutaj o kontrolerze robota. To jest kontroler R30iB i jest to de facto mózg i cały ośrodek zarządzający ruchami robota. Można to interpretować w ten sposób, że tak naprawdę jednostka mechaniczna jest narzędziem wykonawczym, realizującym zadania, które zapisane są, przechowywane, zaprogramowane właśnie w pamięci kontrolera. Programowalność robota, możliwość tworzenia nowych instrukcji, rozkazów dla niego, zapisywanie nowych programów, czyli to, co znajduje się tutaj właśnie w jego pamięci, i system operacyjny
To znów jest jedna z kluczowych cech, jaka definiuje robota przemysłowego i instalację zrobotyzowaną. Ponownie możemy porównać całą instalację zrobotyzowaną i samego robota do samochodu. Możemy skorzystać tylko z podstawowych jego funkcjonalności, z podstawowych jego narzędzi, ale możemy równie dobrze wyposażyć go w narzędzia dodatkowe. Tak jak w samochodzie mamy dodatkowe systemy i pakiety bezpieczeństwa, tak w tym przypadku możemy de facto doinstalować narzędzia, które sprawią, że robot będzie jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie, jeszcze bardziej bezpieczny, że będzie mógł realizować więcej zadań. Przykładem takiego pakietu, który można doinstalować na kontrolerze jako pakiet dodatkowy, jest na przykład system wizyjny Fanuc Air Vision. Dzięki zmysłowi wzroku, jakim jest właśnie w tym przypadku wizja, system wizyjny, robot będzie w stanie nie tylko samodzielnie zlokalizować detal, ale również na przykład dokonać inspekcji jakości tego detalu. Zyskujemy potężną korzyść, jaką jest brak konieczności stosowania skomplikowanych układów mechanicznych do pozycjonowania tych części, a także eliminujemy potencjalne ryzyko wykonania części wadliwych, które nie są poprawne i nie są dobrze wykonane. System Fanuc DCS jest to kolejne narzędzie, które sprawia, że nasz robot jest jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie. To nic innego jak możliwość kontrolowania położenia i prędkości robota, wyznaczania mu wirtualnych stref pracy i stałego monitorowania tego, jak robot się zachowuje. W praktyce oznacza to, że stanowisko zrobotyzowane może zajmować na przykład dużo mniejszą powierzchnię u klienta końcowego na hali. Mamy tutaj potężną oszczędność miejsca, dlatego że dzięki temu, że jest system, który monitoruje i czuwa nad tym, żeby robot poruszał się w pewnych granicach bezpiecznie i z bezpieczną prędkością, ogrodzenie, które zainstalowane jest wokół robota, może być zainstalowane znacznie bliżej. Ponadto z systemem DCS mamy również pewność, że wszystkie urządzenia, które dookoła robota się znajdują, włączając w to drogi sprzęt w postaci kamer, przenośników taśmowych, czujników, siłowników, efektorów itd., mamy pewność, że wszystkie te urządzenia są chronione i nadzorowane przez nasz kontroler. Gdyby doszło do sytuacji, że operator czy programista przez błąd czy przez nieuwagę spowodowałby, że robot zacznie poruszać się inną trajektorią niż zakładana i mogłoby dojść do kolizji, wtedy mamy 100% pewności, że taka sytuacja zostanie zidentyfikowana w odpowiednim czasie przez system i że kontroler w odpowiednim czasie w trybie awaryjnym zatrzyma robota i uniemożliwi czy wyeliminuje całkowicie ryzyko kolizji. Następną funkcjonalnością, o której należy tutaj jeszcze wspomnieć, jest czujnik siły i momentu Fanuc Force Sensor. Daje de facto zmysł dotyku robotowi, umożliwia mu wyczuwanie otoczenia, umożliwia mu nie tylko wyczucie otoczenia na podstawie zmierzonej siły i momentu właśnie, ale umożliwia mu również kontrolowanie swojej pracy, kontrolowanie siły docisku przy wykonywaniu najbardziej skomplikowanych elementów, na przykład skomplikowanego montażu czy obróbki powierzchniowej detali. Dzięki czujnikowi siły i momentu Fanuc Force Sensor mamy więc 100% pewności, że wszystkie kolejne operacje wykonywane przez robota będą realizowane w sposób pewny, precyzyjny i absolutnie bez możliwości uszkodzenia kolejnych detali. Jeżeli zastanowimy się, w jakich gałęziach przemysłu, w jakich branżach można zastosować roboty przemysłowe, to tak naprawdę mówiąc bez absolutnie żadnej przesady, będzie można stwierdzić, że w każdej gałęzi przemysłu i w każdej branży można robota zastosować. Wszystko jest kwestią wyłącznie odpowiedniego przystosowania go pod względem jednostki mechanicznej, pod względem jego budowy i stopnia ochrony tej jednostki mechanicznej oraz wyposażenia w odpowiednie oprogramowanie, w odpowiednie biblioteki software'owe. Fanuc bardzo mocno wspiera zarówno użytkowników końcowych, jak i integratorów w odpowiednim doborze narzędzi, zarówno pod kątem jednostki mechanicznej, budowy robota, jak i pod kątem dobierania odpowiednich bibliotek software'owych, odpowiednich komponentów programowania, tak aby całe stanowisko zrobotyzowane było wykorzystane w sposób optymalny i najbardziej efektywny.
Oczywiście podchodzimy do tematu w taki sposób, aby pomóc później tego robota wdrożyć, aby użytkownik był w stanie obsłużyć go zgodnie ze sztuką, szczególnie jeżeli to jest pierwsza czy jeden z pierwszych projektów, wtedy bardzo mocno staramy się, aby takie stanowisko jak najszybciej zaczęło produkować i przyniosło wymierne korzyści użytkownikowi.